Małgorzata z 6 edycji Sanatorium Miłości podpadła widzom randkowego formatu. Twierdzą, że jej zachowania wobec mężczyzn są niesmaczne oraz przemawia przez nią desperacja. Uczestniczka ma już za sobą nieudane próby podbojów u Andrzeja, Stanisława oraz Józefa. Mimo sporej krytyki w internecie, zdaje się jej nie opuszczać poczucie dobrego humoru. Małgorzata odpowiedziała w końcu widzom, którzy po każdym odcinku krytykują jej poczynania. Sanatorium Miłości. Małgorzata nie da sobie w kaszę dmuchać. Pozdrawia hejterów. Małgorzata udzieliła się na jednym z forów internetowych, gdzie użytkownicy pozwalali sobie na krytykę w jej stronę. Kuracjuszka stara się nie przejmować przykrymi komentarzami i cieszy się z zainteresowania, jakie udało jej się wzbudzić. Jak o mnie cały czas rozmawiacie i wzbudzam zainteresowanie, to jest dobrze. Pozdrawiam cieplutko, napisała. To już nie pierwszy raz, kiedy Małgorzata zwraca się do internautów. W rozmowie z portalem TVP. Pyl zaapelowała o więcej dystansu. Uważam, że osoby piszące negatywne komentarze powinny być bardziej wyrozumiałe. Ja cały czas staram się podchodzić do wszystkiego z otwartością i humorem. Program traktuję jako wspaniałą przygodę i piękny czas, skwitowała. Zdjęcia Małgorzaty zobaczycie w naszej galerii u góry strony. Iwona z Sanatorium Miłości straciła dziecko i męża. Niektórzy się dziwią, Małgorzata nie ma szczęścia u mężczyzn w Sanatorium Miłości. Małgorzata ewidentnie nie ma szczęścia w szukaniu względów u mężczyzn w programie. Najpierw nie wyszło jej z Andrzejem, kuracjusz zaskakująco szybko wyznał jej miłość, aby chwilę później całe zainteresowanie przenieść na Teodozję. Potem chciała nawiązać relacje ze Stanisławem, jednak ten po ich wspólnym spotkaniu wyraził chęć pójścia na bal z inną kobietą. Kolejną nadzieją seniorki był Józef, który okazał się być odporny na jej zaloty i kręcenie loczków. Widzowie, nie widząc niczego niewłaściwego w zachowaniu mężczyzn, upodobali sobie krytykowanie Małgorzaty. Cały ten program to sanatorium zazdrości, co ta kobieta wyprawia? To już jest niesmaczne, ta Gosia już sama nie wie, co ma robić, akt desperacji Gosi już mnie przyprawia o ból głowy, jak na to patrzę.